Ostatnie przetarcie przed Ligą dla Warty Poznań. Podopieczni trenera Marka Kamińskiego zagrali swego Luboń. W szóstej minucie piłkarze z Lubonia objęli prowadzenie. Rzut karny wykorzystał Michał Chmielecki. Kilka minut później na 2-0 podwyższył Jacek Zielonka. W końcówce pierwszej połowy warciarze złapali kontakt po bramce Pawła Piceluka. Po zmianie stron na boisku rządził tylko jeden zespół. Najpierw do wyrównania pięknym uderzeniem z rzutu wolnego doprowadził Mateusz Pogonowski. Nasza drużyna objęła prowadzenie po celnym strzale Artura Marciniaka. Dwie minuty później Zieloni zdobyli kolejnego gola. Błażej Nowak dobrym podaniem obsłużył Dominika Chromińskiego, który dopełnił formalności. Gospodarze dobili przeciwnika w 87 minucie. Po ładnej wymianie podań Dawid Czerniejewicz zagrał do Michała Ciarkowskiego, który ustalił wynik meczu. Warta Poznań wygrała swego Luboń 5-2.